Włosi, zamykajcie oczy, bo dzisiaj zrobimy nie carbonare. Pełny przepis macie u mnie na YouTubie. Kroimy chorizo w półksiężyce, cebulę siekamy w piórka, a czosnek i chili na plasterki. Na patelnię wrzucamy chorizo i smażymy je na chrupko, odkładamy je na później. Na tą samą patelnię wrzucamy cebulkę, doprawiamy solą i pieprzem, smażymy jakieś 4 minuty. Wrzucamy czosnek i chili, smażymy jeszcze minutę, w międzyczasie gotujemy makaron spaghetti. Kiedy będzie al dente, zachowujemy trochę wody z gotowania i przerzucamy go na patelnię. Smażymy jeszcze minutę i wyłączamy ogień. W międzyczasie zrobimy sosik. Do miseczki wbijamy jedno jajko, dodajemy 40 g parmezanu, pieprz, płatki chili i wędzoną paprykę. Mieszamy to wszystko na jednolitą masę. Kiedy patelnia przestanie skwierczeć, wlewamy sosik i wrzucamy chorizo. Mieszamy to wszystko, aż powstanie kremowy sos. Dodajemy trochę posiekanej natki pietruszki i podajemy.